dobry, Łucja z tyłu siedzi w foteliku i gra na tablecie. Wzięliśmy jej tabletę, żeby się nie zanudziła na śmierć, bo nasza Łucja bardzo szybko się nudzi. A my, słuchajcie, ale ciemno, tak muszę nagrywać. A my wracamy właśnie z zakupów, znaczy nie tak wracamy, tylko mąż poszedł jeszcze do Biedronki, a wracamy z Lidla. Opowiem wam, jakie rzeczy kupiłam w domu, bo nie jechaliśmy na typowe zakupy, a tam wiecie, mąż mówi, słuchaj, jadę, nie chcę ci zabrać. A ja wiem, co będę jadła. A wstałyśmy już przed piątą, obydwie z Łucją i stwierdziłyśmy, kurczę, to skoro on jedzie o 6, to jedziemy z nim. No i załatwiliśmy wszystko, ale udało mi się kupić, słuchajcie, skarpety dla dzieci, majtki dla Ignasia, buty dla Łucji. Takie typowe, bardziej bym powiedziała, że to podwórkowe buty, bo ja jej kupiłam w H&M-ie zimowe buciki takie do przedszkola, do chodzenia, ale zawsze na zmianę się przydadzą, tym bardziej, że kosztowały 40 zł. Dzisiaj była jakaś w ogóle promocja, że przy zakupach za 199 zł kawa lawaca, ta mielona, jest za złotówkę, więc dostaliśmy 3 kawy aż. Puszek dla psa, mówiłam wam, że moje psy, już wam to opowiadałam kiedyś, że testowaliśmy po kontakcie. U moich rodziców był, wiecie, taki, nie wiem jak się nazywa ten człowiek, który się zajmuje psami, że je tresuje i tak dalej, i on polecił rodzicom tą karmę z Doliny Noteci. Rodzice nakupili, ja również za ich namową, i ani ich psy, ani moje psy w ogóle tego jeść nie chciały. No i teraz stawiamy w 100%, co byście nie pisali, już to mówiłam ostatnio, na karmę lidlową, ale taką jedną z lepszych, z najlepszym składem chyba możliwym w Lidlu. I suchą, i puszki, takie puszki 70% mięsa i tam podrobów przeróżnych. No i te puszki były dzisiaj w promocji, że weź 4, a zapłać za 3, więc wzięliśmy puszek 40 chyba, z tego co wychodzi. No to też 60 zł, słuchajcie, oszczędności na tych samych puszkach było. Więc tak dzisiaj było oszczędzanie przez wydawanie, bo wydaliśmy kupę kasy, ale naprawdę dużo kupiliśmy. A ja jestem tak potwornie dzisiaj zmęczona, że nie macie pojęcia. Jestem w ogóle niedospana cały ten tydzień. Jestem niedospana i to się po prostu tak zbiera dzień w dzień. Nawet nie to wstawanie wczesne, tylko ja nie mogę ostatnio wcześnie zasnąć. Muszę zmienić po prostu jakieś moje rytuały, bo ja zasypiam koło 12, a budzę się przed 5. I to już któryś dzień z rzędu i po prostu dzisiaj wychodzi. To całą niedzielę pewnie przeleżę w łóżku. Gdzie moi rodzice wracają z Grecji. Chciałam się z nimi zobaczyć. Łucji obiecałam... Tak, Łucji, dziadkowie. Łucji obiecałam pójść dzisiaj na 2 place zabaw. W domu muszę posprzątać, pranie zrobić, z Ignasiem się pouczyć, przygotować obiad, więc naprawdę jest tego dzisiaj troszkę, ale dzisiaj jestem w domu, więc korzystam z tego, że jestem w domu i wszystko, co się da zrobić w domu, planuję dzisiaj właśnie zrobić, bo później nowy tydzień, praca znowu i to taka mocno rwana i dużo będę pracowała w następnym tygodniu, więc no muszę po prostu ogarnąć wszystko, co się da w weekend. Też dodatkowo przygotowałam, słuchajcie, torbę, wielką torbę ubranek dla mojej siostry, dla jej córeczki, bo my się tak często wymieniamy ubraniami. Łucji, Sara, jak wyrośnie z czegoś i coś jest fajne, to Łucja... Ciotka oddaje dla nas, dla Łucji. Natomiast jak Łucja z czegoś wyrasta i jest dalej fajne i ładnie wygląda, to ja pakuję i dla Laury. I tak po prostu się wymieniamy, idzie taką kolejką. Więc zebrałam torbę takich ubranek dla Laury, bo i kurtki, i buty, więc chciałabym jej też dzisiaj to przekazać. No i tyle. Dobra, widzimy się w domu, pokażę wam, co tam udało nam się kupić. A mąż wyskoczył, słuchajcie, do Biedronki po wege majonez dla mnie. Dobra, do później. Hej, hej, jestem ponownie. Jezu, nie nadaje się do niczego. Słuchajcie, naprawdę nie nadaje się do niczego. Jestem normalnie taka, rozłożę dwie rzeczy i łażę. I rozłożę, siadam. I tak, tak, Wania, właśnie. Normalnie niedospana mega. Dzisiaj po pierwsze idę wcześniej spać, po drugie planuję jutro zrobić sobie drzemkę w ciągu dnia. Co zazwyczaj mi się nie udaje, ale jest niedziela, mam męża w domu, więc jest większa szansa. Dobra, najpierw pokażę wam rzeczy takie, które udało mi się kupić, bo po prostu je dorwałam. Nie planowałam lidlowych butów kupować, ale Łucji po pierwsze się spodobały, po drugie są to buty zimowe, po trzecie będzie miała buty na zmianę już za cenę 39,90, będzie było minus 20 zł na te buciki. Dzieci, nie kłóćcie się przy... No dzieci! Kłócą się o kulkę plasteliny, rozumiecie? Kula zlepiona z kilku plastelin, taka brudna i oni się obydwoje o to kłócą. Gdzie mamy slajmów, ciastolin, normalnej plasteliny w domu? Normalny standard. Jedna kulka i każdy ją potrzebuje w tej chwili.
Dobra, więc buty kupiłam, bo były fajna cena i dobry bucik, rozmiar 27. Dodatkowo dokupiłam zestaw, słuchajcie, linijek, ze względu na to, że Ignacowi brakowało takiej dużej, a był taki 4 zł, kosztował 3,99. Kupiłam Ignacemu majteczki, słuchajcie, bokserki, 3 pak bokserek w cenie 27,99 albo 29,99, no do 30 zł, 3 pary, więc spoko, bardzo fajne. Dzieci, proszę się nie kłócić. Nagadam się dzisiaj jak głupia po prostu, w to mi z powrotem. Ignacemu wzięłam jeszcze skarpety, dosyć długie, ale myślę, że właśnie fajnie na jesień, zimę takie długie skarpety pod spodnie, więc jedne granatowe, drugie szare, takie jakiś kosmos. Czy tam mu się za bardzo podobają, w to nie wierzę, ale wiecie. Były fajne skarpety, chyba 8 zł ten dwupak kosztował, więc taki dla Łucji też dwupak wzięłam, dla niej to już takie urocze skarpetusze. I dzieciakom, słuchajcie, wzięłam już kalendarze adwentowe, takie standardowe, zwyczajne z czekoladkami, LOL Surprise i po prostu zwykły mikołajkowy, bo ja Wam mówiłam, że w tym roku nie będzie za dużo słodyczy w moim, tym takim wierszowym kalendarzu adwentowym, natomiast będzie więcej zabawek, więc sobie codziennie jakąś tam małą czekoladkę zjedzą. Łucja do jeszcze wzięła oczywiście zestaw ciastoliny, standardowo, zawsze z jakimś tym zestawem musimy wyjść. I zaraz Wam pokażę jeszcze, co było w fajnej promocji, po co dzisiaj sięgnęliśmy, a zakupów Wam dzisiaj nie pokazuję, bo dokupiłam jeszcze tam asałaty, a paprykę, kawy dużo kupiliśmy, no po prostu warzywka, więc naprawdę trochę tych rzeczy wzięłam, ale te mega promocyjne zaraz Wam właśnie pokażę. Więc, no więc dobra, może już, bo tak będę gadać i w ogóle nic Wam nie pokażę. O tej karmie Wam mówiłam, więc wzięliśmy dwie palety takie. Na nich zaoszczędziliśmy 60 zł na tej ilości. Chleb był dzisiaj za złotówkę, ten na maślance. Te kółka nie były w jakiejś promocji. Kółka, ja mówię, no kółka, no wiecie o co chodzi, wafle kukurydziane, ale ja je uwielbiam i one rzadko są, więc kupiłam zapas. 3 z chili i 3 serowe, żeby mieć. Mąż wziął w jakiejś promocyjnej cenie jakieś coś, nie wiem nawet co to jest, do rozmrażania, czy do czego, czy do czyszczenia, no nie wiem, po prostu nie mam pojęcia do czego ten spray, ale wziął taki spray. I ja jeszcze wzięłam, poczekajcie, na próbę kawki do pracy i do domu. Ta komprimę nie znam, nawet nie wiem jak smakuje, i taką Aroma Gold. Taką Aroma Intenso też z Prime i taką, więc takie 3 kawy na zapas. I dzisiaj, słuchajcie, była taka sprawa, że jak wydasz 199 zł w Lidlu, to kawa była za złotówkę, więc dostaliśmy 3 kawy z Lawaca po 3 zł, za 3 zł te 3 kawy. Więc mega się opłacało nawet dla kogoś, żeby podarować na prezent. Mamy ekspres przelewowy, ale teraz go nie używamy, no ale może kiedyś, więc kawa. No i ser był też, kod był na ten ser, też był za złotówkę, więc no, to tyle chyba z promocji. Dobra, a ja teraz staram się ogarnąć najlepiej jak potrafię, ogarnąć te moje dzieci, ten dom i uciekam z Łucją na placę zabaw, żeby później mieć czasu trochę więcej dla Ignasia, a normalnie naprawdę już bym się położyła na łóżku, więc cały dzień przemarudzę, mimo że mam wolne i powinnam się tym cieszyć, to przemarudzę cały ten vlog, więc jeżeli jesteście na to gotowi, to zapraszam. Chociaż czy jesteście gotowi, czy nie, bo nie zapraszałam na początku, wcześniej powinnam ostrzec, że będę marudzić cały vlog, bo już trochę gadam dzisiaj, nie? Już trochę tego czasu nagrałam, a po prostu cały czas jęczę, ale jestem normalnie nie do życia. Dobrze. Siedzę i dalej marudzę. Jest tak niemiło dzisiaj na dworze, naprawdę, a ja jeszcze tak się dzisiaj brzydko pomalowałam, wszystko, po prostu wszystko mi się dzisiaj nie udaje, zakupy mi się udały. Normalnie wyglądam jak posiniaczona, może to dlatego, tylko że jestem po prostu mega zmęczona i na mojej cerze to po prostu od razu turbo widać, no ale nic, no. Siedzimy, piaskujemy, no ja siedzę, nic nie robię, na placu tamtym to przynajmniej trochę ją pokręcę, pobujam, pochuś tam, a tu siedzę. I czekam, aż się nakopie dziur. Bardzo głęboka dziura, fantastyczna. Mama, a bo czekasz tu, to ja idę tam. Jasne. A ja sobie chodzę. Chodzę, żeby się nie zanudzić na śmierć. Moja córka w ogóle mnie nie chce dzisiaj na placu zabaw. A nikogo nie ma, ani jednej żywej duszy. No ale w sumie co się dziwić, taka pogoda. Jasne. Patrz, co ładnie dostałam. Ja wybieram. Ty się sam tym, a ja
Dobra. Jeden, dwa. Prawie! Słuchajcie, jak i jaja. Przyszłyśmy z Lucją na plac zabaw. Ten standardowy, który nagrywaliśmy Wam nieraz. Lucja się właśnie huśta i patrzcie tu. Tydym! W tym miejscu był drewniany domek ze zjeżdżalnią. Nie ma nic. W ogóle ja tego nie widziałam. Nie wiem, chyba w przeciągu tygodnia się to musiało stać, bo nie wiem. Po prostu nie wiem, kiedy się to stało. Hej! Jestem mocniej! I więc się kręcimy. To trzymaj się. Uwaga. Go! Dzień dobry kochani, to już kolejny dzień, ja wczoraj wyprałam wszystkie pędzle, się tutaj suszą. I witam się z Wami w łazience, słuchajcie, wybaczcie, tam ręcznik leży właśnie przed chwilką, położyłam na grzejnik, bo się kąpałam, wzięłam prysznic, zrobiłam sobie peeling, teraz maseczkę, zasnęłam wczoraj, już nie miałam siły w ogóle. Dobra, taki kąt będzie chyba lepszy, mimo że pod mokrym prysznicem. Słuchajcie, wczoraj już nie miałam siły z Wami gadać, ani nic nagrywać, ani nic mówić. Byłam tak padnięta, mówiłam Wam, cały dzień stękałam i jęczałam. Zasnęłam, słuchajcie, dzięki temu, że mój mąż przejął większość obowiązków, o 20.30 zasnęłam, ja już o 20.30 spałam. Mąż do mnie mówi, weszłam do Ciebie 20.30 i właśnie Ty już spałaś. Ja mówię, nie, chyba koło 9, ale nie. I wstałam o 7.30, odespałam po prostu wszystko, czuję się fenomenalnie. Wzięłam prysznic, zrobiłam sobie peeling i na twarzy i na ciele. Nałożyłam maseczkę, ubrałam się dzisiaj mega wygodnie i cały dzień planuję leżeć sobie, wcinać owoce, zrobić zaraz jakieś pyszne śniadanie, jakaś jajecznica. Nic nie robienie, totalny chill, tym bardziej, że gardło mnie boli, cały czas mnie coś drapi, tak jakby chciało mnie rozłożyć, a nie może. Więc zaraz idę coś, czosnku się najem, dużo szczypioru sobie nawalę, herbatka malinowa, ale najpierw kawa. Potem herbatka malinowa z imbirem, z miodem, mniam. Ślina mi cieknie, jestem głodna, wiecie, tyle godzin spałam, naprawdę, u mnie się to rzadko zdarza. A teraz maseczka, zaraz płatki pod oczy, bo jak widać, oczy jeszcze opuchnięte. Ja w ogóle nie wiem, czemu tak mam, ale jak długo pospię, jestem mega wyspana, a budzę się strasznie spuchnięta. Woda mi się tak zatrzymuje w organizmie, ale zaraz pójdę. Najpierw się wody napiję, właśnie potem kawę i wszystko wypłuczemy. Dobra, kochanie, dziękuję Wam ślicznie za dziś, ale co odpoczywać, od jutra znowu wracamy do pracy i takiej, wiecie, zarobkowej i do pracy domowej i do nauki, do wszystkiego po prostu, więc dzisiaj jeszcze trzeba korzystać i odpoczywać. Do zobaczenia, pa, do następnego tygodnia.